Tak, więc dzisiaj zabieramy się za przesadzenie pomidorków Betalux. To są te pomidory. Zostały posadzone, posadziłam je 6 lutego. No i to są te mniejsze. Muszę tutaj sprawdzić, jak będzie wyglądać. Widzę, że już łodyżki są dosyć duże. Kwiatki, tutaj te dwa dolne listki odpadły. I te sadzonki naprawdę fajnie wyglądają. Co ciekawe, to są też te, z których jeden mi się złamał. To nie była ta sadzonka, akurat dużo widać, że ma takie korzenie. Jakaś trawa w ogóle wyrosła. O, ta sadzonka. To był ten pomidor, który mi się przez przypadek złamał. No i on tu już sobie odrósł, bo ja go kopałam głębiej. Że będziemy je dzisiaj przesadzać do większych doniczek. 27 marca. Tak. Może do takich. Do różnej wielkości, no ale staram się wybrać podobne. Potrzebujemy 4. Takie. Już też mam ziemię przygotowaną i wszystko inne. O. Dobra, tu mam ziemię trochę pomieszaną z ubornikiem. Nie wiem, czy dobrze, czy nie. To jest też ziemia z zeszłego roku, która była już jakby z jakimiś tam listkami przekopana. Ona sobie przezimowała, także trochę się przejadła i już jest trochę taka inna w strukturze. Są tu też jeszcze jakieś kuleczki z karamzytu takie. No ale dobra. Gdy będę je potem w maju przesadzać na różne miejsce, no to zrobię im to inaczej. Teraz chcę wkopać je głębiej. Także tak, w ten sposób. One tu już dziurki mają. Ile mają tu już korzonków? Super. Zrobię je tak trochę i wkopiemy trochę głębiej. W ten sposób ugniatając delikatnie. O. No ciekawe, jak to wyjdzie. Tak. Tu dorzucamy trochę. Chcę je wkopać trochę głębiej po prostu. To i tak pewnie troszkę jeszcze siądzie. No i okej, trochę to się ubrudziło, no ale teraz będziemy podlewać. Okej, potem jeszcze te karteczki przeklejam na te doniczki, żeby wiedzieć, który pomidor jest który. Jestem ciekawa, jakie te betaluxy wyjdą, bo je sadzę pierwszy raz. Tu już jestem w ogóle pozytywnie tak zaskoczona, jak te roślinki mają system korzeniowy rozwinięty. Proszę, taka mała sadzonka, a korzonki ma wszędzie. Teraz kawałek niestety odpadł. No niestety, dlatego wkopuję trochę głębiej i będę przysypywać szczególnie tutaj boki. Nie wiem, czy to trzeba jakoś delikatnie robić, bo tu mi się trochę te korzenie złamały niestety. Staram się to robić na tyle, na ile potrafię, ucząc się. Żeby tego listka też nie przysypać. Też trochę mi się tu przesunął na bok. Może go jakoś tak ustabilizuję. O. No w zasadzie wkopałam pod ten dolny listek, który tu jest. O. Pod ten tu. No. Także jest naprawdę wkopany maksymalnie. Jakaś trawa jeszcze na bok. Trochę na dno. To delikatnie tak naciskam, żeby się poluzowało i wychodzi w sumie babka z piasku. O. Może nawet trochę tutaj w dół mogę to wkopać.
z czego korzystam, to delikatnie na te najmniejsze listki, wiem, że one i tak mogą potem odpaść, no, ale póki są, to niech są. O, tak, to delikatnie, żeby się nie złamał. Jak on trochę podrośnie, to jeszcze trochę przysypie. No i ten ostatni, który był złamany, ale dzielnie dał radę, przeżył. Teraz nie wiem, jak go wyciągnąć. Trzeba dosyć delikatnie, bo tu widać, że te korzonki już są. Że mam nadzieję, że będzie z nim dobrze. Troszkę się obawiam. Chyba wyszło, korzenie są ok. O, w ten sposób trochę to tak ugniotę. No i będziemy obsypywać boki. W zasadzie, no, to jest cała radość w przesadzaniu. Ważne, żeby tutaj te boki potem trochę też ugnieść. Może na razie nie za mocno. O, te listki trochę za mocno zrobiłam, no ale trochę go naprostujemy jeszcze, żeby był bardziej równy, bo chyba trochę go zrobiłam po skosie. Ale ja też go nie chcę złamać, no. No trudno. No krzywo go wkopałam. No jeszcze raz. Trochę muszę po prostu, przepraszam, pomidorze wyprostować cię. O, teraz jest prosto. To właśnie tak jest, że się potem go wkopuje, niby jest dobrze, ale coś tam gdzieś po drodze się może źle wkopać, no dobra. Może nie za dobrze, że to tak się dmucha, no ale chciałem go troszkę tutaj uklepać. No okej. No i mamy 4 pomidorki Betalux przesadzone 27 marca, a zostały posadzone 6 lutego. A zaraz się wybieramy za dalsze.